Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Mapek od Widzów. Ja nazywam się LiejPli, a Ciebie proszę o zostawienie łapęcy w górę, komentarza, subskrypcji i najlepiej dzwoneczka, żebyś nie przegapił żadnych nowych odcinków. A teraz zapraszam do oglądania, wlatuje intro. No i lecimy z kolejną mapencją, normalnie tako jestem tutaj sobie na mapeczkę, mam mapeczki, czekaj, bo się musiałem po kolanie podrapać normalnie. I co my tutaj robimy i co my tu będziemy mieli robić, nie mam bladego pojęcia. Mam nadzieję, że będzie fajna mapka w każdym razie. I tyle, dobra, zobaczmy sobie tak, o autorze, najpierw. Mam 12 lat, mam brata i siostrę, lubię pomarańczowy kolor, nie lubię czekolady, mój nick w MC to Hubrixonix. Jest to moja pierwsza mapa i to tyle o mnie. To o mapie zobaczmy sobie. Wow, 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 wow. 8 poziomów. Parkour, find the button, labirynt, gravity quiz, strzelanie, mapa, mała fabuła. Level bonusowy. Mapa nie powinna zawierać błędów. Była budowana 24 godziny i na wersję 1.12.2. Ustawienia, proszę bardzo. Tutaj wszystko się będzie ustawiało. Bardzo mi się to podoba. Zasady oczywiście nie niż mapy, a mogę używać GM1, kiedy chcesz. Bardzo się cieszę za taką zasadę, przynajmniej nikt mi nie będzie pisał, że ja już znowu kreatywę używasz, Także spoko, mogę, autor mi pozwolił, okej, w zasadach jest. Mapa była testowana, nie używam polskich znaków, muszę sobie włosy poprawić, bo na świeżo umyte to jeszcze się nie chcą tak układać, jakby się chciało. Spomnij, gdzie chcesz, nie skracaj sobie drogi na levelach, baw się dobrze. Ale jak będę mógł skrócić, to czemu mam nie skracać? To kurczę, aż kusi, no. Dobra, start. Jakie odliczanie. Ocie, panie, się boję normalnie, rozumiesz, tak o. Dobrze, ładnie zrobione, widzę, powiedzmy, coś a la miniaturowe poziomy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. No to lecimy, parkour. Im szybciej, tym lepiej, miejmy to za sobą. Nos mnie swędzi. Okej, okay. Mamy 3 poziomy, dobra. I tutaj nam się będą odblokować po kolei. Spoczko, podoba mi się to. Poziom Liaj, o, bardzo mi się podoba nazwa tego poziomu trudności. Wait. To ja mam iść, nie, wait, co? Czyli mam iść tutaj, tak? Nie, wait, co? Nie, czekaj. Tutaj? Tu jest bariera, czekaj. A nie, że tutaj. Jest rano, znaczy dla mnie jest bardzo rano. Ja wstałem o 6 i jest godzina prawie 8, dosłownie za 2. Dla mnie jest rano, ja jeszcze nie do końca się wkręciłem i nie do końca się obudziłem. Dopiero to jest mój drugi dzień takiego porannego wstawania, więc dajcie mi czas, spokojnie. Ale fajnie, lubię nagrywać poziom pro, to boję się trzeciego poziomu trudności. Ja lubię sobie nagrywać z rana właśnie na świeży umysł i tak dalej. Wiadomo, że te funkcje motoryczne wszystkie nie są takie, jakby człowiek by chciał. Czasami nawet może wyjść to lepiej niż by się wydawało. Czy to jest... Nie, ten spawn point nie kliknę. Kurczę, boję się, że... Dobra, udało się. Bałem się, że nie trafię. Dobra, oj nie. Dobra, kill. Kill me. Jestem na respie. Da jestem. Znaczy na respie, boże. Na spawnie. Znaczy na spawn pointie. No kurczę, teraz mi nie będzie działało. A wczoraj mi tak dobrze szło na tych poziomach, no. Ej. Bo ja za dużą wiarę w siebie miałem wczoraj, dzisiaj ją tracę. Halo, każdy fail mnie... Przez te sławki, kuźwa. Tu, przygniotę was telefonem i nie będziecie się mogli ruszać, bo mnie denerwujecie. Bo mi się pod rękę podwijają i są denerwujące. Problem właśnie tych sławek jest taki, że jest krótki kabel. Co jest, przepraszam bardzo, z tym skokiem, że ja go nie mogę zrobić. O, jest super, pięknie, właśnie, bo coś mi nie pasowało. Jakby zaczynałem się tak lekko, ziepko irytować. Jeżeli nie się poddajesz, to wciśnij to. A rozumiem, że mam skoczyć co? Tutaj? Czekaj. O to chodzi? Czy o co chodzi? Nie wiem. Mam tutaj spawn point. Dobra, czekaj. Tutaj? Tam? Aha, nie, nie. Nie, oczywiście droga nie jest oznaczona. Mam se sam rozkminiać, gdzie mam iść, nie? To jest... Uwielbiam. Co teraz? Aha, no tak. Teraz muszę, teraz tu, teraz tu, teraz tu, teraz dopiero tu, tu resp. Tu jeszcze są płotki w ogóle. Nie wiem, gdzie teraz mam iść, szczerze powiedziawszy. No chyba na płotek, tak? Tak, teraz płotka na płotek. O Jezus Maria.
Kuźwa, bardziej się skomplikować nie dało, nie? Kuźwa, nie dało się, nie? Znaczy dało się, ale już autor stwierdził, że dobra, dam mu spokój, już nie będę kombinował, nie? To jest, starczy po prostu kombinacji, nie? To jest kurwa, jak ja nie lubię, jak się spada z płotka w momencie, kiedy się już na nim jest. Wiecie, o co chodzi? Że już jestem na tym płotku, stoję na nim, ale gra stwierdza, nie stoisz. Albo wyjdź. Dobra, spawn point. Oj, ostatni skok, to będzie taki... Dobra, udało się, pięknie. No to ja się boję trzeciego poziomu trudności. Uwaga. Poziom widzowie, aha. Gorszy poziom od pro to jest poziom widzowie. Dokładnie tak. To jest takie true story po prostu, nie? Dobra, pyk. I lecimy. Hop. Ja to jestem w stanie zrobić, tylko ja to muszę dobrze skoordynować. Było, tylko... nieważne. Ja to zrobię. Spokojnie. Nie. Muszę się dobrze wbić. Nie. Było dobrze raz. No, dawaj. Bo ja się boję, ja za szybko naciskam czasami spację, no. No, dawaj, na spokojnie, musisz na chillku, powiedziałem, na chillku. Kurde, musi mi ten pierwszy skok wyjść, bo on jest najważniejszy. No, sztymendo jedna, no. Ty, a jakbym się patrzył na ziemię, czy to coś da? Nie, no bo w sumie i tak się boję, że spadnę, nie? No. Co jest? Czemu ja nigdy tych skoków nie mogę ogarnąć? Nienawidzę. Spacja działa, tak? Dobrze, super. Dobra. No patrz. Próbuję i staram się i... No patrz, co za dziad. Czemu od razu spadam? Przecież naciskam tą cholerną spację zawsze. No nie zrozumiem. Nie zrozumiem idei tych skoków, nie zrozumiem zasady ich działania. Nigdy. No kuźwa, nigdy. To jest zawsze tylko i wyłącznie... Kuźwa, tu se spawna zrobię. A, wywalone w ciebie normalnie. Się będę denerwował. I tak nie miałem spawna tam, gdzie chciałem. A, co tam? Nie wiem, raz mi fajnie wyszło, tylko tutaj nie nacisnąłem shifta i potem było coraz gorzej, więc nie lubię, bo dobrze szedłem i dobrze mi szło, ale się okazało, że wcale nie. No i dupa. Trochę zły jest, trochę jestem zawiedziony swoimi umiejętnościami, no. Dobra, to jest podwójna, kurczę. Proszę zapisać w kalendarzu. Pierwsza mapa... Nagrywa się, kuźwa, dobrze się nagrywa. Pierwsza mapa, gdzie zrobiłem podwójną 180 za pierwszym razem. Chyba pierwsza mapa w życiu. Serio. True story. I teraz spadłem. Walić to. Wywalone w to, że mi nie wyszło. Dwa razy pod rząd. Co jest? No teraz mnie... Dwa razy pod rząd, podwójna 180. What? Cześć, bo się zapewnie poczułem teraz. Nie, dobra. Mogę używać gamy mode 1. Zaoszczędzę wam trochę czasu, bo nie mogę tego skoku zrobić jednego, bo on jest na 4. Ja nie umiem skoków na 4 robić, o widzicie? I bym jeszcze próbował, i jeszcze próbował, i jeszcze próbował, i jeszcze próbował, bo ten skok trzeba zrobić z rozbiegu, o właśnie. Chyba dwa, tak. Ja już myślałem, że to będzie pierwsza mapa, gdzie ja zrobiłem podwójną 180 za pierwszym razem. Nie. To jest pierwsza mapa i chyba jedyna w moim życiu, gdzie zrobiłem dwa razy pod rząd podwójną 180. To jest... Wow. Po prostu wow, okej? Okay? Jakby... Wow.
Tyle mogę powiedzieć. Wow, to jest mój komentarz do tego, co ja zrobiłem. Tam był guzik jednak. Ej, zaklikałem w ustkę, nie? Dobra, okej, okay, dobra. Pokazane, gdzie jest guzik, podpowiedź. Okej, okay, dobra, spoko. W sumie na takich poziomach się przydaje, bo zawsze gdzieś tam za tym ogniem jest to schowane i w ogóle to jest takie... Zawsze ten... Zawsze jakieś ułatwienie, nie? No bo niby patrzysz na ogień i widzisz, że jest wszystko okej, okay, nie? Że tutaj nie ma żadnego guzika i tak dalej. A prawda jest taka, że on... Czekaj... Miałem wrażenie, że tam jest, ale nie, to dym się tak unosił. Dobra, wiecie co, to ja sobie skorzystam tutaj z podpowiedzi. W ogniu. No to... To się domyśliłem w sumie, że to w ogniu będzie. To teraz pytanie w takim razie, w którym w ogniu i gdzie? Dobra, nie, ja wezmę to. Pokaż. Pokaż gdzie. A, no. Wiedziałem, że gdzieś tutaj za tym ogniem, bo tutaj za dużo tego ognia było. Ojeju. How to kliknąć to? O, dobra, da rady. Nie, ciężko by było ze znalezieniem tego. Poziom hard. Szczerze, takie poziomy czasami są łatwiejsze niż te z ogniem, bo tutaj przynajmniej cię nie rozprasza nic, co się rusza. Wiecie, o co chodzi. O to mniej więcej chodzi. Dobra, czekaj. Nie. To ja na razie jeszcze nie potrzebuję pokazane, gdzie jest guzik, tylko chciałbym zobaczyć... Czekaj, tu jest coś? Nie, tu jest taka wnęka. Znaczy, to jest trudne, tak? Bo jeżeli to jest kamienny guzik, a raczej to jest kamienny guzik, no to ukrycie go w tak ciemnych zakamarkach jest najprostszą rzeczą na świecie, za to najtrudniejszą, żeby to znaleźć. Z drugiej zaś strony, tak jak mówię, jestem w stanie to znaleźć, tylko potrzebuję użyć wszystkich zmysłów jednocześnie, po prostu, rozumiesz? To jest bardzo trudna sztuka przetrwania, kuźwa. Dobra, mam teraz problem, bo... bo tu jest wyjście, dobra, kurczę, już myślałem. Już się nakręciłem, że mi się udało. Nie, za szybko, za łatwo by było. Miałem wrażenie, że jest guzik, ale nie. Bo na tych blokach też łatwo ten guzik schować zazwyczaj. Na którejś ze ścianek. Dobra, wiecie co? Ja sobie wezmę podpowiedź. Sufit. Na suficie, tak? Czy problem jest taki, że to jest strasznie ciemno? Ja mam chyba najjaśniejszy ten, tylko że jest strasznie ciemno tutaj ogólnie i jakby nic mi się nie rzuca w oczy, tak? No bo to nie dość, że jest ciemno, to jest jeszcze kamienny guzik, więc pewnie gdzieś tutaj będzie, nie? W sensie, że w środku. Czekaj. Czekaj. Ja go muszę znaleźć prawie sam. Powiem wam szczerze, że nawet jeżeli tutaj jest, to ja go nie widzę. Dobra, pokaż mi. Pokaż mi, gdzie on jest po prostu, bo ja... ślepy jestem. Tu jest ciemno, tak? Jakby ja... Nie. No. No i gdzie? Halo? No bo nie wiem, na jakiej zasadzie działa to, że pokazuje, gdzie jest guzik. A, tutaj. Jezu, serio, naprawdę w kącie. Jak ja to niby miałem zauważyć? Przepraszam, czekaj, wyłącz to. Bardzo widoczny ten guzik jest. Jest. O Jezu, jak on jest widoczny. Ojeju. Jakby tego poziomu bym pod Find the Button nie podpiął, chociażby dlatego, że tutaj było ciemno, więc to już wystarczyło, żeby nie znaleźć praktycznie nic. Już nie mówiąc o guziku. Na takich poziomach guziki powinny być drewniane. Bo wystarczającą trudnością moim zdaniem jest to, że jest ciemno i nie widać totalnie nic. A w momencie, kiedy jest jeszcze kamienny guzik, no to... To nie jest problem w ogóle ukryć tego, nie? To już nawet nie jest poziom hard, to jest po prostu poziom... Poziom zły. O nie, podpowiedź do labiryntu. Ty, w sumie... Dawaj od razu, bo zaraz zgubię się. A, to jest meta. Co? Tam. Czyli nie w prawo, widzisz, bo bym tutaj błądził. Czyli tak jakby... W lewo, prawo? Nie ma opcji. Dobra, będzie ciężko. Ale przynajmniej wiem, że nie muszę iść tutaj w prawo. Czekaj. Tędy. A, tak jest. Dobra, super.
Nie, bez podpowiedzi mogłoby ciężko. Z problemów technicznych musiałem zamknąć replikę z powodu dużych lagów. O! To nie fajnie. A mam tutaj Block of Emerald. Tu jest Block of Iron, czyli... Aha, czyli i tak idę po kolei tutaj z tym. No dobra, czyli zmieniłeś... No szkoda, bo w sumie replikę lubię, no ale... No to niech będzie. Dobra, Gravity w takim razie. Znaczy Dropper. Dropper Gravity, jak zwał, tak zwał. Ua! Dobra, czyli rozumiem, że... Poddaję się, dobra. Spróbujmy się nie poddać. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Wow się. No to super, to... Zrobiłem. Ja nie widzę nawet... O, dobra, teraz przynajmniej nie ma tutaj tego. Nie ma... No nie ma bloków tutaj. Dobra, pytanie. Bo tutaj, tędy na pewno nie przeskoczę. W sensie, bo nie ma luki. Tędy jestem... A, nie może jakoś tak... W sumie jestem w stanie chyba. Tylko tak bardzo trzeba... umiejętnie... Znaczy umiejętnie, no tak... Na farcie przemknąć się przez... O, właśnie tutaj i tam na dole je widziałem. Jest woda i lapis. Muszę w jedną kratkę wody trafić. No, kurczę. Dobra, zabij się. Kill. No, kill się. No, kuźwa. Boże. I to jest czasami... Czasami to irytuje, że... Chcesz zacząć jeszcze raz, ale nie chcesz się kill wpisywać, nie? I to jest takie... I... No, kurczę mać. No nie. Killnij się. No nie. Dobra. Nie gamy mody 2. Kill. Sam się killnę. Łaski bez. Dobra. No! Teraz już było dobrze. Teraz już było dobrze. Nie. Ale o to chodzi właśnie. To jest ta kratka. No, kurde mać. Nie wyszło. Dobrze, zabiłem się. A jakbym bardziej z tej strony poszedł. We got this. No i pięknie. No to poziom drugi w takim razie. End. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Lecę, nie wiem gdzie. Dobra. To by było trudne i dobrze, że tutaj to znika i się potem nie pojawia, bo szczerze, gdybym miał za każdym razem zaczynać z tym odliczaniem i tak na żywca od razu lecieć... Nie zrobiłbym tego. Nie zrobiłbym tego, bym się denerwował. Kurczę, to jest trudne. Wow. Poczekaj. Bo tutaj... Cześć, czy jestem w stanie przelecieć tutaj przez te endrody, czy ja muszę inną trasę w ogóle? Czekaj, bo to trudniejsze niż się wydaje. O, czekaj, nie o to chodziło. Czekaj. Jakbym z drugiej strony sobie ogarnął? W sumie co mi da z drugiej strony, ale tędy tak. Wow, się. No to nie, to... Nie. Ciężka mapa, panie. Ciężkie gravity. To jest... Poziom level widzowie po prostu, no to jest definitywnie. Da się przelecieć przez Endrody 2, ale to jest chyba jeszcze trudniejsze i nawet nie wiem, czy w ogóle możliwe, ale trudniejsze na pewno niż przez jedną kratkę. To jest definitywnie, to trzeba tak idealnie, ale to idealnie w pikselek się wtedy wbić. Więc nie wiem, czy ja w ten sposób mam to zrobić. Mi się wydaje, że ja to muszę zrobić jakoś inaczej, tylko nie wiem jak. I to jest ten problem, że nie wiem jak. O, lecę i nie, to. Ale jakbym tędy poleciał, tutaj i te... Jezu, jakiego boosta dostałem w ogóle, co to było? Chciałbym wiedzieć, którą stroną autor chce, żebym leciał, no na pewno nie tędy. Jest jakaś... Nie ma podpowiedzi, bo to jest tylko, że się poddaje, ale nie chcę się od razu podać, tylko... Chodzi o to po prostu, że tutaj przez te endrody nie jestem w stanie obrać tej ścieżki, bo jak spadnę przez obsydian, to i tak zabije się na endrodach, które są obok siebie. No nie jestem w stanie spaść tutaj między tymi, bo wystają jeszcze te elementy, które też są częścią hitboxa, o ile się nie mylę. Więc w tym momencie to jest no impossible. Po prostu... Jeżeli chociaż raz bym przeleciał przez te endrody, to stwierdziłbym, że to jest możliwe, ale że... Czekajcie, muszę jedną rzecz sprawdzić. Bo mi się wydaje... No tak jestem w stanie, tak? Ale żeby tak wymierzyć stąd, żeby przelecieć tu przez endrody, nie dać się zabić temu obsydianowi i wpaść do wody, no jest to piekielnie trudne. Jest to piekielnie trudne, bo między tymi, żeby się przebić, tak spadając, no to jest naprawdę trudne. Ja to jeszcze popróbuję, ale... Ale wątpię, że mi się to po prostu uda, nie? No, bo to jest jakby za mało czasu mam, jak tutaj przelatuję przez obsydian,
Musiałbym się do niego idealnie od razu przytulić. O! Przeleciałem przez dendrody. Także super, tylko że nie byłem przygotowany na to, co dalej, bo dalej muszę się odsunąć do tyłu i szybko do przodu. To jest możliwe, to jest możliwe. Przynajmniej już wiem, że to jest możliwe, tylko to jest cholernie trudne. Ale no cholernie trudne. Spróbuję jeszcze 3 razy. Na spokojnie. Jak nie wyjdzie, no to trudno. Nic się nie stanie. To nie jest jakaś dla mnie straszna rzecz, że mi coś nie wyszło. Po prostu... Sami widzicie, jakiego to jest poziomu, że tak powiem, trudności. Dobra. Starczy. Nie, no nie zrobię tego. Nie ma opcji. Bardzo trudny. Bardzo trudny poziom przez te endrody. Gdyby nie te endrody, to dałoby rady to zrobić. Prawie na chillku, ale nie w ten sposób. Dobra, quiz. Okej, mam 2 bloki. Ile mam lat? 12. Okej. Jakie mam rodzeństwo? Siostra i brata. Jak ma na imię? Hubert. Kiedy urodził się Notch? Nie mam bladego pojęcia. 76, 79. Bardzo mała różnica, ale tu jest czerwiec 13 i 1 czerwca. Damy 1 czerwca, ok. Kiedy powstał Minecraft? Tego też nigdy nie pamiętam, ale 2009. Ile jest zwierząt w MC, na przykład krowa, świnia? Nie wiem, dam więcej. Źle. To mniej. Nie pamiętałem. Nie chciało mi się po prostu liczyć. Ile jest kolorów cementu w Minecraft? Że tak. Wait. No, 16. Które to pytanie? 6? Nie, 7. Tak. Pierwsza myśl była, ale myślę, nie, za dużo, nie? Ile jest ród w MC? 7. Nie, 8 ostatnio liczyłem. God damn it, dobra. Nie myślę rano. Nie, to jest ciężko, ciężko, ciężko. Po prostu dzisiaj mam troszeczkę trudniejszy dzień na rozkminianie niż na przykład wczoraj, bo to jest drugi dzień z rzędu, gdzie ja sobie wstaję wcześniej i wow, powiecie, drugi dzień z rzędu, jaj, szalony. No ale dla mnie to jest naprawdę... Dla mnie to jest osiągnięcie, okej? Okay? Aha, tutaj muszę... Okej. Okay. I... Bęk! Pięknie. Enchant Infinity, strzała, łuk. Dobra, łuk. Enchant Infinity, strzała. Dobra. Mamy 6 poziomów. Okej. Okay. End. Hadong. Pięknie. Za każdy dostaje guziczek. To nawet to można było rozdzielić jeszcze bardziej, żeby na każdym poziomie też było kilka poziomów na przykład, nie? Bo w sumie akurat jeżeli chodzi o strzelanko, to jest ono na swój sposób przyjemne, tylko gdzie jest guzik? Halo? Ej, serio, bo ja ślepy jakiś taki jestem dzisiaj. Znaczy dzisiaj, nic nowego, ale... A tam! Oj, ty mendo jedna, żeś mi schował. Czekaj. Na Optifine widzę, jak podskakuje, a tak... Nie, też widzę, dobra. Ha! 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 Jest, trafiłem, dobra. Już zaczynałem wątpić troszeczkę, czy dam radę. Okej, okay, tęcza. Za tęczą. Znaczy za, Boże, za tym czarnym blokiem. Trzeba tak idealnie obok trafić. O, właśnie. Bo Minecraft gdzieś tam wyłapuje tak czy inaczej, że ta strzała obok sobie wlatuje, nie? Spoko. Pustynia. Kuźma. Pochował te guziki normalnie na tym, ale ja jakoś daję radę. Na szczęście jestem dobry w szczelanie, nie? Okej, tam widzę go na samym końcu prawie. Jop. Jop. O. No. No kurczę. Ej. O, dobra, jest. Coś mi nie pasowało. Już zacząłem zastanawiać, czy guzik nie jest pod lampą na przykład, nie? Dobra, zima. Tam akurat widać guzik na ścianie. Niach! Bdziąg! O ty kurde, wyżej! Te strzały za każdym razem lecą inaczej. To jest chyba najgorsze w Minecrafcie, jak strzelasz w ten sam punkt, nie ruszasz myszką, ale strzała leci parę milimetrów w lewo, parę w prawo, do góry, do dołu. To jest tak... Nie wyczujesz tego nigdy. Okej, okay, mini fabuła. O kurczę, dobra. Będzie ciekawie. W końcu skończyłem montować film. Tylko chodź na śniadanie, już idę. Klikaj w guziki koło postaci, aby rozpocząć dialogi. Dobra, moje kuźwa, 3 monitory, normalnie rozumiesz tak o. Siema. Co dziś na śniadanie? Jajecznica, to moje ulubione danie. Jak zjesz, to pojedziemy do sklepu i pomożesz mi zrobić zakupy, dobrze? Już zjadłeś? Tak, zjadłem. To jeszcze weź pieniądze, są koło telewizora. Okej, już mam.
Dobrze, to chodź do samochodu i jedziemy. Nowy cel, wsiądź do samochodu. Where is the samochód? Pieniądze, o, mam pieniądze, 20 zł. Fajnie, 20 zł mam, kurwa. To jest samochód? Tak, to jest samochód, dobra. Siadam. Ja kieruję, mamo, także... Dobra, no, się nie da. Bang. Jesteśmy, okej, okay, to teraz powiedz mi, co mam kupić. Więc kup, kilo mąki, 2 kilo cukru, drożdże, kilo masła i to wszystko, okej. Okay. A, i tu mam wrzucać te rzeczy, tak? Czekaj. Kilo mąki, 2 kilo cukru. Kilo mąki, 2 kilo cukru. A tutaj tego nie ma w ogóle. A, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Coś jeszcze? Nie. Dobrze, to będzie 20 zł. Rzuć rzeczy do trapdoorów do sprawdzenia, daty ważności. Dobrze, do widzenia, do widzenia. A, czekaj, muszę najpierw je kuźwa kupić. Zabawki, masło, dobra. Czyli kilo masła. Tej, tak miało być kilo masła czy 2 kilo masła? Nie, 4 kilo masła, nie. Nie, bo to jest 1. Kilo mąki, 2 kilo cukru, drożdże, kilo masła i to wszystko, okej. Okay. Czyli kilo mąki, 2 kilo cukru. Kilo mąki, 2 kilo cukru. Kilo mąki, 2 kilo cukru. Gdzie jest cukier? Drożdże. I... Koszulki z klepli i krawka wylę. Dokładnie tak. Czekaj, zabawki, mąka, chemia. Czekaj, czekaj. Nie, czekaj. Kuwa, cukier, gdzie jest cukier? Cukier. Okej, okay. 2 kilo cukru, pyk, pyk, dobra. To wszystko? I drożdże było, tak? Dobra, drożdże, kilo masła, mam wszystko, dobra. Okej, okay, to tak. Mąka, przecież bardzo. Let's go, mąka, pyk. Masło, kilo masła, pyk. Drożdże, pyk. I kuźwa, cukier. 2 kilo cukru, bang. Pięknie, mamy to. Super, tu mam 20 zł nie wydałem. Znaczy, nie użyłem. Może, pewnie coś zepsułem, nieważne. Ważne, że przeszedłem poziom, dobra. No to poziom w takim razie dodatkowy. Cóż tu się będzie działo? A teraz czas na déjà vu. No właśnie się tak zastanawiałem, czy będzie, czy nie będzie, kurczę. A tu jednak na sam koniec, proszę bardzo, bonusowy poziomek déjà vu. Okej, okej, okej. Wow, 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 wow. Panie, jakie skomplikowane, ciężkie déjà vu. Co to ma być w ogóle? Czekaj. Déjà vu, dosłownie poleciałem déjà vu teraz tak bokiem, bokiem, bokiem. Dobra, 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 dobra. Bang, jestem. A, nie, to dalej, to jest spawn point. Znaczy, w sumie, czekaj, tutaj. Spawn point 1 na 3, ocie, panie, kuźwa, to dłuższe déjà vu niż się spodziewałem. Dobra, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Kuźwa, zaś znowu będzie, kuźwa, pół godziny odcinek, no. Ale dobra, wczoraj był 40-minutowy, więc dzisiaj troszeczkę krótszy. Taki kuciu. Nie, spoko, przynajmniej mapka fajnie zrobiona i bez błędów. Teraz już mogę powiedzieć z całą pewnością, bo już jestem na ostatnim poziomie, więc... Więc no, więc już teraz nie zepsuję, co nie? Mam nadzieję, w każdym razie, bo ja mam takiego farta, że zaś coś zawsze mogę zepsuć, nie? Ale to raczej powinno działać, nie? No chyba, że będę miał pecha nad pechami po prostu i stwierdzi mapa, że nie, coś się musi zrąbać, coś się musi zrąbać. Dobra, jestem, pięknie. Spawn point czy na czy? Ha! Bang! W sumie to niepotrzebny był tutaj spawn point. Skończyłeś całą mapę! Jej! Dobra. Block redstone TNT GM1. Proszę bardzo. Dziękuję za przejście mojej mapy. Jak ci się podobała, to oceń od 1 do 10. Powiedz, czy mam robić więcej mapek, a teraz wystać mapę. Oczywiście, możesz robić więcej mapek. Spoczko, mapeczkę zrobiłeś. Powiem ci, że naprawdę fajnie z tymi komendami, z tym wszystkim ładowaniem, nieładowaniem. Takie pierdółki czasami kosmetyczne, ale robią naprawdę dużo roboty. Bardzo mi się to podobało. Szkoda, że nie było tej LP-ki. Z drugiej strony, nawet czy była, czy nie była, to i tak mapa trwała naprawdę długo. Jestem dumny, bo w ogóle na swojej mapie zrobiłem dwa razy pod rząd podwójną 180 i jestem po prostu przeszczęśliwy. Mam nadzieję, że wy ze mnie również. No i tyle. Życzę wszystkim miłego ziomka. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Codziennie 13:30. Staram się ostatnio być maksymalnie regularny, jak tylko mogę. I to tyle. Do następnego. Trzymajcie się i pa, pa!